Promujemy dyscypliny olimpijskie. Czwarty turniej z tego cyklu odbył się 25 września w Gąsawie. Najmłodsze zawodniczki i zawodnicy hokeja na trawie cykl turniejów rozpoczęli w Toruniu, następnie w Łubiance i Skierniewicach. Pomimo zaciętej rywalizacji w tych turniejach uczestnicy bawili się i mieli okazję sprawdzić swe umiejętności z innymi drużynami. To była zabawa przez sport. Zapraszam. LKS Rogowo, Bogusław Kozłowski, nie wiem, trener, opiekun, trudno mi powiedzieć, w każdym razie... Wszystko w jednym. Wszystko w jednym. Czwarty turniej, ostatni, promujemy hokej na trawie. Powiedzcie mi, co takie imprezy w waszym wieku, bo to rocznik 2011 i młodsi grają, co wam dają, bo jako, że wy swojej ligi nie macie? Powiedzcie, co jest dla nas najważniejsze? Tak. Hokej, zabawa. Dziś gratulować. Przyjemnej zabawy, wspaniałej atmosfery, niezapomnianych wrażeń. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, dalej pomachajcie nam ładnie wszystkim. Gdzieś idzie Szymon, trzyma, odbiera. Parol. Odsuń się 3 metry i stoi. Wchodzisz sam. Szał. Wacław Łukaszewski, trener, menadżer, opiekun najmłodszej grupy wiekowej toruńskiego Pomorzanina, rocznik 2011. Jesteśmy w Gąsawie, turniej, promujemy dyscypliny olimpijskie. Jesteście w finale po zaciętym meczu z LKS-em Gąsawa i zagrywkami karnymi. Wygraliście 3-1. Panie Łukaszu, co daje ten turniej temu rocznikowi, nie mając swojej ligi? Co to im daje? Co wnosi ich rozwój zawodniczy? Myślę, że takie turnieje są nieocenione, bo spotykają się właśnie w swojej grupie rówieśniczej, nie mając, tak jak pan powiedział, możliwości rozgrywania meczy w swojej lidze, więc im więcej takich turniejów, tym większa możliwość dla tych dzieciaków rozwoju hokejowego przede wszystkim. Myślę też, że zawierają dużo więcej znajomości, spotykają się z rówieśnikami z Gąsawy, z całej Polski, więc myślę, że same plusy. W naszym dość niszowym sporcie, jakim jest hokej na trawie, takie turnieje są ewenementem. Pan mi powie, w finale gracie z bałaganami Łubianka, czyli to powiedzmy to będą derby kujawsko-pomorskiego. Tak naprawdę, czy ci zawodnicy, którzy tutaj występują, bo mówimy już o zawodnikach, to jest przyszłość polskiego hokeja? Myślę, jak najbardziej. To, że spotykamy się w finale z bałaganami, to równie dobrze mogły grać inne drużyny, bo poziom jest naprawdę tutaj wyrównany i każdy mecz jest tak zacięty, tyle emocji przeżywają, że myślę, że wszystkie te dzieciaki mają takie chęci i na pewno jest to przyszłość polskiego hokeja. Dziękuję panu bardzo. Życzę złota. Dziękuję. Wacław Łukaszewski, Pomorzanin Toruń. Andrzej Makowski, legenda toruńskiego hokeja, trener kadry narodowej, kiedyś, za dawnych czasów. Bałagany, Łubianka, czy jak to nazwać? No w każdym razie opiekun. Znaczy w tej chwili emerytowany trener, może tak, zajmuje się w tej chwili pracą z młodzieżą, właściwie pomagam w pracy z młodzieżą w szkole w Łubiance. Pracuję z młodymi dziećmi, właśnie z tymi, którzy startują w tym turnieju. Fajna praca, bardzo satysfakcjonująca, mniej stresująca, no i tyle. Przypomnijmy, jest to czwarty turniej, promujemy dyscypliny olimpijskie i tutaj jako do trenera, no do jakiego do fachowca, zadaję to każdemu trenerowi. Co takie spotkania w roczniku 2011, bo to ten rocznik gra i młodsze, to są roczniki, które nie mają swoich rozgrywek ligowych, co to im daje? No to jest zabawa przez sport, tak? Uczymy się wygrywać, uczymy się przegrywać, uczymy się odpowiednich zachowań boiskowych, które będą procentowały w grze już w starszych kategoriach wiekowych, w juniorze młodszym, w juniorze i później w seniorach. Więc to są te pierwsze kroki, pierwsze szlify, które każdy sportowiec musi przejść i to właśnie oni robią tu w tej chwili. Bardzo fajny turniej, bardzo korzystny dla tej grupy wiekowej.
trzeba z tego miejsca podziękować fundacji wczoraj, dzisiaj, jutro, że dzięki ich staraniom, dzięki ich pieniążkom te turnieje, cztery turnieje mogły się odbyć, bardzo fajne turnieje. Po cichu liczymy, że w przyszłym roku być może uda się zrobić drugą edycję. Panie trenerze, tak z perspektywy czasu już patrzeć, czy polski hokej na trawie ma na rybek i czy jest perspektywa dla niego? Jak patrzę na to boisko, na to boisko pełne dzieci, no to wydaje się, że ma. Co z tego będzie, to nigdy nie wiadomo. No, w tej chwili na młodzież czeka tyle, jest tyle pokus, że ciężko ich nawrócić na tą dobrą drogę. My staramy się to robić poprzez sport. No, jak to wyjdzie tak naprawdę, to się okaże dopiero za kilka lat. Jak ci chłopcy, którzy grają, biegają w tej chwili po tym boisku, co z nich będzie, czy będą z nich dobrzy sportowcy. Czy w ogóle dotrwają. Czy dotrwają do kategorii seniorowskiej. No, na tym nam bardzo zależy, a tak naprawdę dużo będzie zależało od nich samych, od rodziców, od rodziny, od otoczenia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był Andrzej Makowski, trener Pomorzanina Toruń, były trener Pomorzanina Toruń. A w tej chwili pracujący w szkole podstawowej Łubiance. Emeryt, tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pomimazany, organizator, trener, opiekun, człowiek od wszystkiego w tym turnieju. Tak, dokładnie. Tutaj bardziej dzisiaj byłem organizatorem tej imprezy. Wprowadzając zespołów pomogł mi Michał Jarmołowicz, inni rodzice. Ja niestety musiałem się skupić bardziej na organizacji, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik, ale no, przyglądałem się poczynaniom dzieciaków na boisku, no bo szczerze mówiąc mam takie podejście jak większość tych trenerów, że wynik się nie liczy w tych spotkaniach, tylko bardziej się liczy udział i atmosfera, żeby każdy był zadowolony, żeby nie było kontuzji. No i żeby oni po prostu jak najwięcej dzieciaków do tego hokeja tutaj przyciągać mimo wszystko, bo z tym mamy problemy, jeżeli Sławek, chodzi o całą Polskę. To jest rocznik 2011 i młodszy, oni nie mają swoich rozgrywek ligowych, te turnieje są dla nich powiedzmy sprawdzianem. Powiedz Sławek, co to im daje? Co to wnosi do kariery zawodniczej? Mówmy o karierze zawodniczej. Na pewno tutaj poczucie, znaczy każdy musi poczuć, mi się wydaje, boisko po takich turnieju, bo treningi to są treningami, ilość tam przejechanych na przykład metrów na słupkach, to są przejechane metry na słupkach, a nic nie da po prostu czegoś takiego jak doświadczenie boiskowe, meczowe. I tu dzisiaj na przykład był ten zespół mój Tarpanów i widziałem, że oni mieli nawet problem, która jest strona prawa czy lewa na boiskach. Mówiłem, że iść na prawy atak czy na lewy atak. W związku z tym uważam, że takie doświadczenie boiskowe jest bezcenne, bo to nie można porównać do treningu. Mówię, na treningu jest całkiem inny świat, tutaj trochę więcej jest presji. No i tych turniejów jako tako hokejowi polskiemu brakuje. Także cieszę się, że z inicjatywy tutaj Urzędu Marszałkowskiego i fundacji, która po prostu pozwoliła nam te turnieje grać. No i uważam, że tędy droga. Takich turniejów powinno być co dwa tygodnie przynajmniej gdzieś. Sławek, wybiegając w daleką przyszłość, czy polski hokej na trawie ma na rybek? No widzę tutaj po tych turniejach, że staramy się mieć ten na rybek. No na pewno jesteśmy piłką nożną, że tam mamy ileś tam set tych zawodników. To jest niszowa dyscyplina. No ale no uważam, że tutaj trzeba mieć bardzo dobrą współpracę w szkołach. No my to byliśmy zawsze do tej pory przykładem tego, że przez szkołę można szkolić bardzo dużo przyszłych hokeistów. W Rogowie teraz widzę, że idą tą drogą. Rogowo bardziej mi się fajnie podoba, bo jest tutaj pełno rodziców zaangażowanych. Tutaj Bogdan fajnie zaangażował. Czy no cały czas oparty hokej w Łubiance też na szkole. Toruń chyba, Wacek tak samo ma podobno tam plany. Także nie ma innej drogi jak oprzeć poprzez pracę poprzez UKS-y i wejść mimo wszystko w szkołę, no bo to nam da ilość. A jak będziemy mieli ilość, no to wtedy się skupimy nad jakością. Mi się wydaje, że Polski Związek i nowe władze, jak rozmawiałem, też chcą iść tą drogą, czyli chcą po prostu, żeby tych uprawiających hokej było bardzo dużo. Dziękuję Ci, Sławek. Proszę bardzo. Zapraszam w niedzielę do Torunia. Czyli będziecie. Jutro. Tak, czyli jutro. Jutro. Dziękuję Państwu. Również dziękuję, pozdrawiam. Sławomir Mazany. Cześć. Do widzenia. Hej.